Cześć, witam was, ja jestem Divioner, a to kolejny odcinek z gry Stellaris i DLC Apocalypse. Kontynuujemy naszą tutaj kampanię. Przemierzamy flotą układy nasze. Będziemy zahaczali Parabeam, żeby zlokalizować ten sygnał, który nadali nam z kapsuły ratunkowej. Następnie uderzymy tutaj na Orthama i zniszczymy bazę piracką, która została zbudowana nieopodal. Istotnym właśnie będzie tutaj kluczowym wręcz elementem zajęcie tego układu, tylko po to, aby już nie mieć problemu z piratami. Tutaj dość potężny galeon został zbudowany, jest to frakcja z Xulderai. Okej, co my tu posiadamy? Jest to niezadowolenie frakcji, tym się nie będziemy przejmowali. Więc mamy skolonizowaną kolejną planetę i tutaj się dzieje... Okej, tutaj będzie typowo technologiczna, mi się wydaje, planeta. Tutaj, żeby nam się strasznie nie smucili, zbudujemy im twierdzę, która jest, no, dość droga. Nie posiadamy odpowiednich ilości minerałów. Okej. Przejdźmy do naszej floty, zobaczmy jak ona... Dystans musi jeszcze przebyć daleką drogę. Spójrzcie tutaj, bo to jest upadłe imperium, okej, to oni tak sobie to wszystko oblepili. Co tu mamy za stację? Przyjrzyjmy się, jest to już dość mocno zaawansowana baza gwiezdna. 10. Okej, tak więc widzicie, to imperium zostało już ściśnięte. Ci chcą odciąć jeszcze ich tym bardziej. W sumie z tymi graniczymy, ale nie do końca. Większa. Okej, no jest to jakoś do wyratowania. Jeżeli faktycznie wypowiedzą wojnę, to uderzymy z tej strony. Zrobimy atak wyprzedzający, zanim oni te floty przerzucą. Zobaczmy sobie ich połączenie. Hiperlinii. Nie mają połączenia. Porywaki, najlepsze plany. Dość niepozorną bazę piratów można łatwo znaleźć, gdyż wiesz, czego szukasz. Flota w rozproszonym szyku powoli wyłania się zza dawnego kompleksu kopalnialnego. Widać, że nie spodziewali się towarzystwa. Przejdźmy do miejsca. A i siła floty liczy całe 230, więc nawiązać połączenie jeńcy muszą być gotowi. Imperator, witaj ponownie, zakładam, że powodem tego zamieszania są statki z rodowodem Xulderai. Nasi gospodarze są chyba gotowi do opuszczenia stanowisk. Abordaż zapewne źle by się dla wszystkich skończył, ale jeśli zaatakujecie bazę bezpośrednio, może zdołamy uciec jedną z kapsuł ratunkowych. Spróbujcie nas nie rozwalić, gdy już znajdziemy się na zewnątrz. Dobrze. Okej, flota nasza już uderza. Okej, tak więc poszły szybfluch, korwety, wszystko. Baza piratów powoli rozpada się w wyniku reakcji łańcuchowej wywołanych przez atak naszych okrętów. Teraz czas zacząć poszukiwania załogi Luxiona. Jeśli dotarli do kapsuły, powinni już nawiązać z nami kontakt. Nasłuchajcie na wszystkich częstotliwościach. HAL ma żadnych kapsuł. Coś uszczeni, zniszczenie nie uni. What the fuck? Porywaki, dym i popiół. Porywaki Xuldera nigdy nie wydostali się z bazy piratów. Nie ustaliliśmy gdzie dokładnie zginęli. Może ich kapsuła nie wystartowała, a może nigdy nie wydostali się z celi. W każdym razie nie żyją. Naród Xuldera bez wątpienia jest wdzięczny za sprawne działania, którymi kieruje imperator planety hierarchia Xulderai, ale z pewnością nie prędko zapomną o tej tragedii w rzeczy samej. Cholera jasna. Nie doszły zbawcy zapewniający następujące efekty. Kurczę. To teraz mam niepokoje na planecie tej. Armia tutaj stacjonuje.
Możemy zbudować uderzeniową armię robotów. Ona jest lepsza i gorsza jest. No dobra, flota piracka, tutaj wlatujemy, kierujemy nasze uderzenia, koncentrujemy ogień na Altair, na galeon piracki i ostatecznie niszczymy tutaj ten układ. Flota piracka za bardzo się tutaj nam panoszy. To jest pytanie, czy Xuldera, czy te imperia się biją z tymi? Bo widzę, że oni się coś mocno rozproszyli. Potężna. Wstrzymywanie procedur asymilacyjnych. Inicjacje protokołów dyplomatycznych. Oni są ambitnymi asymilatorami. Zawrzyj paktu nieagresji. Odległość. Okej. Okay. Populacja liczy 218. Posiadamy 13 planet. My posiadamy planet... ile my posiadamy planet? No, gdzie tu sprawdzić? Polityki, edykty, roszczenia, zasoby strategiczne, gatunki... O, to chyba tu. Nadające się do kolonizacji. To chyba nie tu. No więc możemy to sobie policzyć. O! Tak więc flota piratów oraz flota imperialna Xulderai się starły. Flota imperialna Xulderai niszczy stację piracką w układzie oraz sama i zdobywa moduł schronu. Zaraz tłuczemy galeona, który jest dość potężny, w sensie tarczę ma nawet, to ale słabe ma uzbrojenia. To i tak ma 3400 ten galeon. A posiada gówno, a nie... Co tu jest? Elki na trójce. Ok, tak więc udało nam się zniszczyć galeon. Galeon i... Nasza flota teraz leci odpocząć sobie. Wysyłam tutaj statek konstrukcyjny, który ma za zadanie zbudować projekt badawczy. Zbadam sobie układ ten czasoprzestrzenny tunel, projekty badawcze w tym układzie i jeszcze projekty badawcze w tym układzie. A zobaczmy, czy w tym również. O, w tym jeszcze nie możemy. A nasz statek badawczy jest bardzo daleko. Ok, więcej badań nie będziemy mogli przeprowadzić tym statkiem, więc na razie sobie darujemy. Ok. Czyli tak, niezadowolenie jest to spowodowane. Nie doszło jest zbawca, możliwość zamieszkania planety i ta populacja nie generuje nic. To nam nic nie wpływa, to nam też nic nie daje. To załagadza niepokoje minus 30 jeszcze, może jeszcze raz. No trudno, bo nie tu. I tutaj może zbudujemy sobie w miejscu, gdzie jest produkowana żywność. Tutaj dokładnie, o tu już mamy ten schron jeden, ale co to jest zadowolenie frakcji, tak? To są ci Xulderai z frakcji Xulderai Ascendancy Port. Oczyścimy sobie tutaj te gruzy, te wielkie lodowce. O, to co możemy, klinika genetyczna, żeby nam się w tym miejscu szybciej, żeby nam się na tej planecie szybciej populacja tworzyła.
Niestety jesteśmy zmuszeni kolonizować światy, które się nie nadają specjalnie. Kolonizuj. Arktyczny. Czekajcie. Za chwilkę. Ok, możemy wysłać statek. Statek kolonizacyjny stworzony z. Z robotów i pod, w ten sposób będziemy sobie planetę. Tak więc Xal. Xal Mobilar. Ok. Przybycie uchodźców Protection. W naszej przestrzeni pojawi się flotyla cywilnych transportowców, na których pokładach znajdowały się Protections uciekające ze świata Sindomori Horde. Amastes 1 to miejsce, gdzie pozwolono im się osiedlić. Sintomori i rządzący ich światem wygnali ich, tych nieszczęśników, z ich własnych domów. Od tamtej pory podróżują od układu do układu, rozpaczliwie próbując znaleźć nowe domy, zanim wyczerpią się im zapasy. Przejdźmy do miejsca, w którym zechcą się tu osiedlić. No niech sobie tutaj mieszkają. Są tu mile widziani, jest to świat arktyczny. Jest to świat arktyczny, który im chyba pasuje. Tropikalny świat, bo mają tutaj coś. Niedoszły wybawca. Wdzięczni uchodźcy, okej, okay, dobra. Jeżeli oni mają takie, co tu mają, ksenofilię. No okej, okay, no to i żywność. Produkcja żywności tutaj u nich bardzo się sprawdza. Jest tak, mamy tutaj już nową technologię opracowaną. Skończyliśmy opracować technika modułowa, co daje nam następujące atrybuty, takie jak koszt budowy budynku bazy w minus 25% oraz moduł. Sprawne procedury konstruowania baz gwiezdnych oparte na projektach modułowych zmniejszą o połowę czas realizacji budowy i jej koszta. Tak więc wybierzmy sobie kolejne badania z dziedziny techniki. I tym razem coś czuję, że weźmiemy sobie baterię kinetyczną, czas 55 miesięcy, czy nowe kopalnie minerałów. To jest pytanie. To jest pytanie. Czy iść w gospodarkę, czy iść w ten? 450. Pytanie, czy drugie, czy coś. To jest w Elkę wchodzi. Baterie kinetyczne w Elkę wchodzą. Weźmy sobie na razie minerały, tak? Niestety tutaj przeważyło. Zarządca otrzymuje cechę mimo niedawnego podniesienia umiejętności dzięki zgromadzeniu doświadczenia. Zarządca Ra i Seiko zaczyna zbliżać się do granic swoich możliwości. Dodaj sobie ograniczony rozwój. Teraz mamy tutaj WUWOKO. Może badać kolejną technologię z dziedziny biologii. I tym razem sobie weźmiemy. Oczyszczenie gór, wulkanów. Ok, tutaj teraz produkcja żywności nam się troszeczkę załamała. Więc sprawdźmy, czy. No spójrzcie, ajajajajaj, trochę nam się tutaj posypało. Teraz sprawdźmy, czy możemy pozamieniać sobie te frakcje. Przesiedlenie. Gdziekolwiek, gdzie się da. Nie, bo to żadna z tych frakcji nie chce mieszkać mi na tej planecie, ale w miejscu, gdzie znajdują się na przykład roboty. Roboty tak, a tych już nie możemy, ponieważ polityka przesiedlania jest niedozwolona. No tak, włączyliśmy w poprzedniej rozgrywce, bo coś nam się popsuło. A sprawdźmy sobie polityki i edykty, czy teraz możemy przesiedlanie zabronione dozwolić. Ok, dozwolimy przesiedlenie i sprawdźmy, czy z tej planety zechcieliby się przesiedlić. Przesiedlić na planetę właśnie jak tą, którą tutaj im proponowaliśmy. To nie jest. O, tutaj już się znajdują na tej Lesaf, więc okej. Okay. Mercury 1. Tutaj, czy by nie chcieli. O! Oczywiście, żeby chcieli. Ci również by tu mogli się przesiedlić. W miejsce. Możemy przesiedlić ich w miejsce robotów. Możliwość zamieszkania 20. 20. Axuldera, ile tu mają? 20 również. Coś, przesiedlimy dwie populacje za 200. Te roboty nam tutaj będą sobie działały fajnie.
Okej. Teraz Sastram. Czy tu mamy jakieś roboty? Xuldar. Okej. Jeżeli już tutaj nam się... O, tutaj mam od groma robotów. I czy oni tutaj zechcą? Możliwość zamieszkania. No i tutaj nie mogą. 20%, a Fulderajczycy również nie mogą. Ale za to możemy przerzucić te roboty, które tutaj bardzo ładnie pracują. W to miejsce powrzucamy sobie nic w sumie. Tutaj dość wielka produkcja tych robotów poszła. Możemy sobie pozamieniać, ok. Populację. Zrobimy tak. Bo tym robotom nie przeszkadza przesiadywanie na planetach nie nadających się do życia. Okej, tutaj byśmy zbudowali zoo. To mamy, co tu mamy? Zadowolenie populacji obywateli, a tak samo jest dla migracji. Zbudujemy sobie tutaj zoo. Tym tutaj zbudujemy właśnie produkcję minerałów. Okej, planeta, możliwość zamieszkania. Droidzi, a reszta po 20, Xulderai i Vartius mogą tutaj mieszkać. Xulderai, Vartius, a oni znajdują się na planecie. Te Vartiusy, gdzieś się znajdują? Czyżby oni się znajdowali na... Bądź się znajdą na tej lodowatej planecie, więc zajrzyjmy w to miejsce, gdzie oni tutaj... To był Landen, tak? Jak nic, to było tu. Ten statek leci? Tak. To co jest tu? To są ci Volantis, tak? Xulderai, Veritus. O, to oni tu mogą mieszkać, a Xulderajczycy nie mogą. Okej, okay, abyśmy ich chcieli przesiedlić, na przykład... Bo to są ci z tej złej frakcji, niedobrej. Przesiedlenie, na przykład na planetę Mulbar. Nie, nie, bo oni na Lesaf. Też nie na Lesaf, tylko na... Tutaj pustynia, Miracle 1 też nie, Kursa 1. Cholera jest, no teraz nie wiem gdzie to było. Tupa. Okej, udało nam się przeanalizować szczątki w układzie Orthama. Granice zostały zamknięte. Gdzieś to się kończy, no spoko. Co tu wy macie? 6000 siły floty. Ci nasi niby po sojusznicy. Okej, bo tutaj nikt nie chce przejść, tak? Ulubiony 1. To się powinno nazywać inaczej. A mianowicie... To jest... Xel... Kurde... Xal... Xal... Ungore... Ungorne... Xal, Xal, Xal... Dobra, przejdźmy sobie do planet sektorów. No proszę bardzo, floty desantowe. Amsat 1. Ty sobie desantuj tutaj wojska, bo ja specjalnie zbudowałem flotę desantową, żeby właśnie ich wysiudać na planecie, w razie aby mi to jakieś bunty powstały. Okay, żadna... No nie, tutaj jakieś frakcje nam... No co tu mamy? Tempo ostrze. Zazdrość o syntetyków. Świadomo, że innych... No mam przecież... A, syntetyki. Dobra. Podbicie obcych planet sprawi, że będą przez pewien czas zadowoleni. Brak zezwolenia na nieograniczone prowadzenie wojny sprawi, że mam przecież nieograniczone. Weźcie 5 lat. No na razie nie będziemy wojowali. Weźmy sobie bardzo szybko. Dobra, przejrzyjmy sobie planety w sektorach.
tym sektorze. O, bardzo dużo energii tutaj posiadamy w tym jednym sektorze. Będziemy mogli zebrać. Świat tropikalny. Powierzchnia. Tunel czasoprzestrzenny został zbadany. Fianita. Tunel czasoprzestrzenny został zbadany. Prowadzi on do układu Serset. Gdzie on się znajduje? Łasz mi się przycięło. Świetnie. Do układu Sunset, ale gdzie ten układ jest? Tu mamy tunel. Sehat. Może nie jest Hehat. Hat jest tutaj, gdzie to się znajduje. O, proszę bardzo. Tutaj się znajduje. Także co, możemy użyć tego tunelu, wysrać się tutaj. Ale tu mają flotę 20 tysięcy. Ładnie, a nie, to biją ich ład, patrzcie, biją się tu nieźle. Większa. No dobra. Okej, gdzie się znajduje nasza flota? Nazwał się, że możemy ulepszyć, nie? Okej, ile tu możemy prądu? Możemy w sumie z tego sektora ściągnąć. Haracz. Tak. 8000 prądu, 14 mamy elegancko. Więc tutaj troszeczkę sobie musimy gospodarkę polepszyć. Zauważono piratów w Eolu. Gdzie to się znajduje? Akurat dobrze się składa, że mamy blisko flotę, więc od razu tutaj uderzymy. Ten statek konstrukcyjny leci tutaj, żeby później zbudować tutaj bazę. Już nie będziemy mieli problemów z piratami na obrzeżach. Ale w sumie z mojej strony to będzie na tyle, jeśli chodzi o kolejny odcinek z Crystal Heresy DLC, a po kolei zapraszam na kolejne części. Trzymajcie się i strzała!